Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z Muzeum Łazienki Królewskie. Znajdujemy się w tym momencie w sali Salomona, w głównym salonie w pałacu na wyspie. Nazwa sali pochodzi od biblijnego króla Salomona, który był symbolem mądrości. Sala Salomona jest ozdobiona ogromną ilością złoceń. Jak wiemy, złocenia były przywilejem królewskim. Było to 24-karatowe złoto. Sala ta jest pewnym hołdem dla starożytnego Salomona, ale także nawiązaniem do aspiracji Stanisława Augusta, który chciał być porównywany z starożytnym królem budowniczym i symbolem mądrości, sprawiedliwości. Sala Salomona była pierwotnie ozdobiona wielkoformatowymi obrazami królewskiego malarza Marcello Bacciarellego, przedstawiającymi sceny z życia biblijnego króla Salomona. Niestety malowidła te nie zachowały się do naszych czasów, ponieważ zostały zniszczone w trakcie II wojny światowej. Informacje o tym, jak wyglądała ta sala pierwotnie, dostarcza nam m.in. umieszczony tutaj gwarz z końca XIX wieku, na którym zobrazowane są wszystkie dzieła Marcello Bacciarellego, począwszy od plafonu sufitowego, na którym był przedstawiony sen Salomona, poprzez wielkoformatowe obrazy po obu stronach, jeden prezentujący chwałę Salomona, otwarcie, wybudowanie świątyni w Jerozolimie, która była chwałą i chlubą narodu izraelskiego, jak i z drugiej strony upadek samego Salomona przez to, że został namówiony przez swoje kochanki, aby zdradził prawdziwego Boga i złożył ofiarę fałszywym bóstwom. Powtarza się tutaj motyw z sali balowej, czyli nieszczęśliwej miłości, która może zgubić bogów, herosów, a także postaci biblijnych.